szyba. Nadal się opuszcza. Tak, szyba mi się opuszcza. Dobra, jedziemy teraz do mojej mamy. Zostawię dziewczynki u mojej mamy na cały weekend. Bo my będziemy się teraz przeprowadzać w sobotę i niedziela. A potem jadę ogarnąć starego Forda, bo przyjeżdża dzisiaj chłopak go zabrać. Muszę odgruzować i w ogóle przygotować wszystko. Będzie koniec pewnego etapu w moim życiu. Aha, dzisiaj dzień bardzo zajęty. Więc nie mam czasu na kręcenie bajeranckich hyperlapsów, więc wracamy do nudnych ulic samochodu. Jak ona to zrobiła w ogóle? O, babcia. Dobrze, szkodniki u mojej mamy. Ale teraz pędzę, bo ten gość, co przyjechał po samochód, już jest. W ogóle samochód ma ksywkę Bajorak. Tą ksywkę nadał temu samochodowi jeden z kolegów gorzaty z pracy. Dlaczego nazywa się Bajorak? Ano dlatego. No i właśnie. I gość przyjechał, go zabiera. Trochę szkoda. Żegnaj Bajoraku. Jadę do samochodu. Worek. 3 razy 120 litrów, raz 240, czyli jakieś ponad pół metra sześciennego stafu. W bagażniku dwie wielkie walizki pełne książek, jakieś buty, jakieś moje narzędzia, części do samochodu. W samochodzie nie mam już miejsca. A nie bardzo widać, żeby cokolwiek ubyło z szaf. Kilka najważniejszych rzeczy, których nie można zapomnieć. Znaczy ja nie mogę zapomnieć, przeprowadzając się. Bo są bardzo dla mnie ważne. To jest tylko butelka po tym alkoholu. Ale to jest whisky z cynamonem. Już prawie nic nie ma, ale tu jest cynamon. Łycha. Likier pomarańczowy. Aperol. Tak więc spoko do koktajli. 3 butelki tarninówki. Czyli generalnie tarnina z ginem. I teraz zaczyna się dobro tego świata. Single malty 3. Ten smakuje i pachnie jak hardkorowe jakieś lekarstwo. Ten jest taki w miarę lightowy, ale też wali torfem. No i to jest moja ulubiona łycha z najbardziej deszczowej wyspy w Wielkiej Brytanii. Czyli jest najbardziej torfowa, najbardziej dymna i generalnie boli strasznie. Alkohol powinien boleć. Jaki mamy status z żoną z pakowaniem? Sobie w tarnej dupie, co? Musiałbym to wyciąć. No dobra. Do roboty. Nie jest źle? Nie jest źle. Mówi, że nie jest źle.